Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do zabytkowego kałamarza. Przybyli uczniowie Pana i w izbie na zydlach zasiadłszy, wsłuchiwać w naukę Jego się poczęli. I rzekł Pan, bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. I tumult zrobił się straszny, i ławy, i zydle poprzewracane zostały. I kurz się uniósł od tupotu sandałów. I Pan został sam, zaskoczony gorliwością owieczek swoich. I rozmyślać począł. A kiedy on rozmyślał, oni już ku Sodomie i Gomorze bieżyli, jelita baranie naciągając. Czytanie z listu świętego Tymasza do Bazylego wyparły. I szedł lud Izraela przez pustkowie Sin i głodował. I kłótnie wybuchały o ostatnie udko Skarabeusza. I usłyszał Pan te żale i ulitować nad umęczonym ludem się postanowił. Z własnego stołu przepiórek im kilka rzucił, ale mało ich było i tłuszcza się o nie pobiła. Młyn straszliwy się zrobił i widział Pan wylatujące ku niebu sandały, kije, porwane tuniki i zęby po pustyni się turlające. I postanowił motłoch uciszyć i grad straszliwy na bijących się zesłał. A oni, wyczerpani, jeść go poczęli i smakował im straszliwie. I tak Pan wynalazł lody w kulkach.